Kwiat lipy, przepisy i zastosowanie. Oczywiście kwiaty lipy możemy kupić jako susz gotowy, możemy go też zebrać samodzielnie. Oczywiście zbieramy z miejsc, gdzie tych zanieczyszczeń jest jak mniej, najmniej. Suszymy w przewiewnym, zaciemnionym miejscu. Najprościej zrobić napar z kwiatów lipy. Łyżeczka suszonych kwiatów po prostu zostaje zalana wrzątkiem. Przykrywamy, odstawiamy na około 10 minut, odcedzamy. I już gotowe. Ale tutaj warto zaznaczyć, że do takiego naparu fajnie jest dodać jakiegoś jeszcze składnika. Na przykład maliny, czy też sok z malin. Po prostu, żeby ten smak był jeszcze lepszy oraz te właściwości, żeby były jeszcze lepsze. Oczywiście napar można też wykorzystywać jako okład na naszą skórę, na oczy. Niektórzy używają tego na przykład do płukania włosów. Ja jednak bym był bardziej skłonny, żeby to stosować... Na naszą skórę. Oczywiście naparu można użyć też do kąpieli. Tutaj jednak poza kwiatami, li, kwiatami lipy warto dodać na przykład kłącze tataraku lawendę. I taki litr, dwa litry mocnego naparu z kwiatów lipy, kłącza tataraku lawendy i na przykład jakiegoś jeszcze zioła dodajemy do naszej kąpieli i naprawdę będziemy zadowoleni i z tego wpływu na naszą skórę, na nasze ciało oraz z tego, że poprawi nam się nastrój. Pamiętajmy, że kwiaty lipy są bardzo często składnikiem mieszanek, herbatek zdziałowych i naprawdę bardzo często możemy spotkać w składzie kwiaty lipy. I bardzo dobrze. Oczywiście poza naparem możemy zrobić też na przykład syrop. Tutaj potrzebujemy około 150-300 gram oczyszczonych kwiatów, które wkładamy do słoiki. W garku gotujemy litr wody, rozpuszczamy w nim kilogram cukru, tak żeby powstał taki gęsty syrop. I wlewamy to gorące do tych kwiatów. Do słoika dodajemy jeszcze sok z jednej dwóch cytryn i odstawiamy na dwa dni. Oczywiście przykrywamy ściereczką, żeby był przepływ powietrza, ale żeby nic tam się nie dostało. Oczywiście często przy tym mieszamy. Później gotujemy, odcedzamy, gotujemy i pasteryzujemy, żeby to było z nami jak najdłużej. Oczywiście możemy też zrobić nalewkę. Kwiaty, alko. Miód i słoik. Mieszamy, zakręcamy, odstawiamy w ciemne miejsce, chłodne miejsce i co jakiś czas mieszamy, wstrząsamy. Co 2-3 dni. Po około 5-6 tygodniach otwieramy, przecedzamy i do butelek. Kwiaty lipy są też często składnikiem nie tylko mieszanek herbatek ziołowych, ale też wielu gotowych produktów, takich jak kremy, tabletki, balsamy i również warto zwrócić uwagę, żeby na przykład te kwiaty lipy tam się znajdowały, ponieważ te właściwości kwiatów lipy są naprawdę bardzo fajne. O tym oczywiście są materiały na tym kanale. Ale najczęściej kwiaty lipy stosuje się przy przeziębieniach, katarze, bólu gardła. Jest to wsparcie przy problemach z układem pokarmowych, działanie przeciwgorączkowe, uspokajające, poprawiające humor i nastrój. Oczywiście też działanie na pop. Pamiętajmy też, że są pewne przeciwwskazania. Kiedy mamy problemy z sercem, nerkami, układem nerwowym, naszymi oczami, wtedy stosujmy kwiaty lipy w większych ilościach, jedynie po konsultacji ze specjalistą, żeby to, co nam ma pomóc, nam po prostu nie zaszkodziło. No ale jeśli mamy problemy z czymś, to oczywiście uważamy na to szczególnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na inne moje materiały, gdzie mówię o kwiatach lipy, w ogóle o zastosowaniu lipy. Część z nich zostanie podwieszona. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć pokaż znajomym, tak żeby ten materiał i inne materiały dotarły jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.